Witam wszystkich w srebrnym czasie. Yy, dzisiaj tytuł filmu powinien być Ile straciłem na srebrze. No, ale wszystkie mądre youtubeowe poradniki mówią, że nie powinienem yy, mówić nieprawdy w tych moich filmach i dotrzymywać słowa. I jeżeli napisałbym Ile straciłem na srebrze, to ja bym musiał powiedzieć, Ile straciłem na srebrze. A niestety chciałem Wam opowiedzieć, że no nie straciłem na srebrze i dlaczego tak uważam i jak to robię. Więc zapraszam do oglądania. Jak to wyglądało u mnie w ostatnich dwóch latach? Yy, powiem wam na ogóle nazwijmy to, yy, bo yy, wiadomo, że kto wcześniej przed covidami i przed yy, wojną na Ukrainie kupował srebro, ten na pewno nie stracił, tylko, tylko zyskał. Natomiast no, ja swoje inwestycje bardzo skrupulatnie zapisuję. No i powiedzmy, opowiem mam. jak to u mnie było w ostatnie dwa lata. W 2020 roku ze sprzedaży srebra wzrost z inwestycji u mnie to było 16,5%. Więc moim zdaniem bardzo dobry wynik. Natomiast no, był to okres też taki, że mm, była wtedy największa inflacja. I ta inflacja mm, no, wahała się przez cały ten okres, e, roków e, od 8 do nawet 13%. Więc realna pewnie była wyższa. Więc ta inwestycja tak naprawdę, mm, jakby zabezpieczała tylko mój kapitał zainwestowany w srebrze. W, od inflacji. W 2023 roku, no, mieliśmy taki negatywny sentyment do metali szlachetnych, w tym i do srebra. Jak już jest bezpiecznie, wszystko fajnie, to ludzie uciekają od metali szlachetnych. Wcale się nie dziwię zresztą, bo są, są inne narzędzia. I ten kapitał, no, przeniósł się do. Czy to na kryptowaluty, które tam był, był taki okres w 2023, że mocno wystrzeliły, czy, czy do akcji i obligacji. No i co? W 2023 roku podsumowując całą sprzedaż, jaką tam nielicznie robiłem, to wzrost z inwestycji na miałem na plusie były to 3%. No i <śassy> trzeba niestety spojrzeć na tą inflację. Inflacja w, no w tamtym roku wahała się cały czas, spadała, spadała natomiast no wynosiła średnio 6%, więc ten 3% zwrot yy, no zjadła inflacja. No ale czy straciłem na tym? Yy, patrząc na to w perspektywy czasu uważam, że nie. Po pierwsze, strata dla mnie jest wtedy, gdy sprzedam nas ze stratą. No, jeżeli kupiłem, nie wiem, za 100 zł, to nie będę sprzedawał za 80, tylko za 110. Więc no. Wszystkie moje zakupy, <coughs> dlatego właśnie bardzo systematycznie i skrupulatnie sobie notuję zarówno zakupy. Kiedyś pokażę Wam tego Excela, chociaż filmy z Excelami nie cieszą się dużym powodzeniem. Natomiast no, chciałem wam pokazać, jak ja to robię, żeby można było jakby lepiej wytłumaczyć. No ale nie ma tutaj jeszcze raz, powiem, nie ma tutaj jakiejś filozofii, najprostsza zasada. Kupuje jak jest tanio, i teraz jest tanio, a sprzedaje jak jest drożej. No i dlatego każdy ten zakup no sobie zapisuje po to, żeby wiedzieć, w jakiej, na jakiej sumie mogę pozwolić sobie na sprzedaż. I wszystko jedno, czy to jest tańsza, czy droższa moneta. Po prostu sprzedaje wtedy, kiedy no, ta cena osiąga taki stan, taki poziom, który mnie będzie satysfakcjonował i na który mogę sobie pozwolić. Oczywiście, jest tak, że jeżeli teraz cały ten mój stak, zbiór srebra, wszystkie możliwe monety, złapałbym pod pachę i poszedł do najbliższego dealera na mieście, to miałbym stratę. I tam sobie wyliczałem. No. Około 18% całościowo straty. Natomiast, jeżeli bym wszystkie te walory, które posiadam, bo też taki prowadzę sobie statystykę i follow-up kończący całość i podsumowujący całość, jeżeli wszystkie te: Monety, które posiadam, walory, srebro w stapkach sprzedałbym w tych cenach, które sobie zakładam, że przynoszą mi zrodz inwestycji. Byłem do przodu yy, ponad 20%. I dlatego yy, trzeba mieć odłożoną poduszkę powietrzną. Właśnie po to, żeby nie sprzedawać swoich walorów wtedy, gdy jest to dla nas niekorzystne. Tylko wtedy, gdy. Yy, sentyment rynek jest tak nastawiony, że sprzedajemy z zyskiem. No i niestety wymaga to czasu. Zawsze powtarzam i wszyscy to wiedzą, to jest też nie żadna prawda objawiona, że metale szlachetne w tym srebro to jest walor długoterminowy. I cierpliwość tutaj jest Yy, najfajniejszym przyjacielem, jak cierpliwie się czeka, to sprzedaje się z zyskiem. I ja tak robię. Yy, dziękuję wszystkim za subskrypcję, lajki, komentarze. Yy, no i przy okazji, jeżeli podobają się Wam moje filmy, dawajcie kciuki. To bardzo dobrze działa na algorytmy, powoduje to, że te filmy trafiają do większej ilości odbiorców. No i kanał się rozwija, no co tu oszukiwać, <laughs> już jakby YouTube rozpropagowuje te filmy, no i płaci za reklamy, więc jeżeli chcecie mnie wspomóc, to możecie postawić mi kawę, ale możecie też po prostu zwyczajnie obejrzeć do końca reklamę, która pojawi się na początku albo na końcu tego filmu i to też wesprze normalnie mój kanał. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję za, za to, jeżeli to robią, i zapraszam innych. No dobra, wracajmy do tematu. I kolejna rzecz, która. Przez, przez co uważam, że nie straciłem na srebrze, i dla mnie chyba jest to najważniejsze. Czyli to, że zbierając srebro, zbierając metal szachetny, bo też złoto, ono tam stanowi mniejszy procent, ale. Ale też jest. Czyli zbierając metale szlachetne. Ja sobie skumulowałem majątek. Kupiłem sobie jedną muncję. Potem kolejną. Potem wpadłem i kupiłem kolejne dwie. I kolejne. I cały czas kumulowałem ten majątek, który w pieniądzu fiducjalnym nie byłbym. W stanie tego zrobić. Znaczy, no ja mam oczywiście konto oszczędnościowe, na którym właśnie robię sobie poduszkę powietrzną. Mam jakieś odłożone pieniądze w innych walutach. Natomiast cały czas one się rozchodzą. A to trzeba oce, a to do dentysty, a to coś tam innego wypadnie, a to pojedzie się na wakacje i wyda więcej niż się planowało. Natomiast w metalach szlachetnych ja cały czas zobaczcie, kumuluję. Dokładam. A to mojego liścia ulubionego klonowego, a to nie wiem, godne z Europy, bo wtedy była najtańsza. A to ostatnie Filharmoniki. Teraz, teraz tutaj nie mam. Natomiast ten stosik sobie rośnie i rośnie. I mam go coraz więcej. I ten majątek jest kumulowany dotąd. <laughs> Aż spełni moje oczekiwania, bo cały czas powtarzam, ja jestem w tej fazie kumulowania, zbierania do mojego celu inwestycyjnego i ta duża sprzedaż będzie, nastąpi wtedy, gdy osiągnę sobie już ten cel. Przy okazji robię sobie te flipy, flipuję nazwijmy to hobbystycznie, ale właściwie tylko po to, żeby. No, czasem zyskać, o jak jest dobra cena, ale bardziej chodzi o to, żeby zbudować sobie jakieś kanały sprzedażowe. Tak samo, jeżeli już idę do dealerów i sprzedaję w dobrej cenie, to też tylko wtedy, żeby poznać te kanały sprzedaży, gdzie jeżeli przyjdzie ten moment, kiedy już będę chciał spieniężyć ten mój stok. Będę już wiedział, gdzie to, gdzie to upłynić Podsumowując, bo to chyba zbliża się koniec tego filmiku, metale szlachetne dla mnie to bezpieczna przystań, w, którą, w której kumuluję sobie mój majątek. A bezpieczna na wszystkie takie zawieruchy. Tak jak wiemy teraz, troszkę jakby się uspokoiło, cena. Jest bardzo dobra y, i to jest bardzo dobra cena do kumulowania. Czyli no wiemy to, bo tak jest, i sam zresztą też tak zaczynałem, że w momencie y, jakby wszelkich zawieruch, y, wszelkich czarnych łabędzi, ludzie lgną do metali szlachetnych, y, ale wtedy ceny są najwyższe. Czyli. Zupełnie nie wtedy powinniśmy wchodzić w jakiekolwiek inwestycje. Tylko wtedy, jak one są najtańsze, jak są na dołku. I teraz srebro jest mocno niedowartościowane jest na dołku, więc warto właśnie w tym momencie nie wchodzić. No dobra, jeszcze raz dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Na razie, cześć. Thank you